Cześć, czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z Frostpunka. Słuchajcie, zaczynamy nowy scenariusz. Jak wiecie, ostatnio mnie ta gierka mega wkręciła. I jako, że deweloper wypuścił nowe scenariusze, które ja oczywiście przegapiłem, skończyłem tylko ten wątek główny, to postanowiłem, że będzie to niesłychanie fajne, jeżeli zaczniemy sobie te scenariusze powoli ogrywać. Oczywiście na odcinkach, żeby było jakoś tak ciekawiej, żeby było troszkę inaczej, no bo troszkę na live'ach przez ten padający śnieg tutaj wszędzie, troszkę przez to mi się wydaje, że tak galaguje i mój komputer średniej klasy jakoś nie ogarnia temat. Mimo, że jest 50 FPS, jak widzicie teraz, podczas gdy powtarzałem około 40, no to i tak czasem na live'ach te lagi się zaczną. Szkoda, myślę, taką fajną grę przez lagi tracić. Nowy dom już skończyliśmy, więc idźmy chronologicznie, zaczniemy drugi scenariusz, czyli Arki. Najwybitniejsi przedstawiciele Oxfordu i Cambridge otrzymali zadanie uchronienia bezcennych nasion i roślin przed wieczną zimą. To jest nasz scenariusz. Zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować. Sprawdźmy. Mi się ta, jak wiecie, gra bardzo podobała. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo wkręciłem się niesłychanie. Taki klimat też mroczny, te decyzje, wykorzystywanie dzieci do pracy, jakieś zabijanie osób, które mają odmrożenia. Takie lekkie, powiedziałbym, przegięcie. Moralnie ciężka gra, psychicznie ciężka gra, taki depresyjny nastrój, ale wciąga. Mi to się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam też. Arki sadzonek. No musimy generalnie wydobyć miasto i wszystko zrobić. Tworzymy miasto, słuchajcie. Są te sadzonki pewno. LOL. Plany fabryki. I zaczynamy. Chodźmy sadzonki. Znośnie, czyli tu musi być po prostu za wszelką cenę, musi być ciepło. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, nową, piękną przygodę. Wybuduj balon obserwacyjny, poszukaj planów fabryki. Mamy 45 osób, mamy, co tu jest? 100 z węgla. Ja siebie zniknę z ekranu, bo akurat mi to przeszkadza. Proszę, jeden autonom, niech zbiera węgiel. Tutaj, skrzynie z drewnem. Proszę, zbierać. 100 z węgla. Proszę, zbierać. Co tu mamy? Żarcia mamy też mało. To będzie nas polować. Sterta stali. Zróbmy na razie, chociaż wiecie co, na początek. Więcej musimy zająć się drewnem z tego względu, że będziemy musieli teraz dużo budować. Ile potrzeba, żeby włączyć? To jeszcze za mało. Czas leci, a my jak małe dzieci. Co tutaj mamy? Mamy te sadzonki, tak? Tutaj nic nie trzeba w nich robić. Arka sadzonek. Mamy takie cztery arki.
Tu mamy stosy węgla. Tu mamy las. I brakuje nam ciągle domów, co jest przykre. Autonom pracuje. Dobra, zbudujmy domki. Na razie tak. 40 domów, 40 miejsc do mieszkania. Ja tego balonu jeszcze nie mam, prawda? Barak zbiera przy warsztat. Tu postawmy warsztat, dobra. Oni będą teraz powoli budować, będą nam te wszystkie niezbędne rzeczy powoli odnawiać. Martwi mnie tylko jedzenie, nie mam kuchni. Też nie ma komu w kuchni pracować. Żywność. Kuchnia jeszcze nie jest wynaleziona. Przyspieszmy czas, niech oni się biorą do roboty. Widzicie, oni po pracy po prostu budują te budynki. Więc jakoś przeżyjemy, myślę. Mogę już włączyć ten balon? Chyba mogę, prawda? Jak cię włączyć, dziadu? Ja już nie pamiętam. A, okej, dobra. Będzie lepiej, patrzcie. Robi się ciepło. Robi się ciepło, szkoda, że ty nie możesz pracować 2-4 na dobę. Rozumiem. Tutaj nikt nie pracuje. Zaraz kogoś damy. 5 inżynierów z węgla wyrzucamy tutaj. I musimy wynaleźć balon obserwacyjny. Z tego co pamiętam, to było. Nie pamiętam gdzie, ale zaraz do tego dojdziemy. Tutaj chyba badania. Dokładnie tak. Trzeba rozpocząć zabawę, słuchajcie. Domy są już postawione, prawda? Więc myślę, że możemy już też podziałać z kuchnią. Aha, nie mam drewna, rozumiem. Tak pomyślmy jeszcze nad tym rozkładem. 15 ludzi, to jest trochę bez sensu. Tutaj to może pracować 5 ludzi, tak naprawdę, i to też będzie świat i ludzie. Dlaczego? Dlatego, że w czasach rozwoju ja potrzebuję jak najwięcej drewna. Chyba zbuduję jeszcze jeden, ustawię im do budowy. Jeszcze jeden. Walczę, bo to jest szybkość wynajdywania rzeczy, to się mega przydaje. Ale to wszystko w swojej czasie. Mam nadzieję, jest bardzo spoko. Niezadowolenie jest na niskim poziomie. Ile w ogóle ja będę stawał tego drewna dziennie? Bo to jest ważne. 100 dziennie. Nie za dużo i nie za mało, tak? Węgla. No, węgiel się będzie zbierał. To się akurat bardzo przydaje. Ale też ma to trochę za dużo. Weźmy tych ludzi stąd. Dajmy ich do drewna. Myślę, dlaczego? Bo ja nie potrzebuję aż tyle. Po prostu nie potrzebuję aż tyle węgla w tej chwili. Mamy nasze państwo w momencie rozwoju, tak?
i będziemy dużo budować. Więc te 40 jednostek bioda nam się bardziej przyda. 13 stali niedużo, ale nie potrzebuję więcej. Muszę teraz zająć się jeszcze jedzeniem, a nie mam skąd jeszcze wziąć tych wszystkich ważnych rzeczy, więc na spokojnie trzeba się rozwijać tutaj, słuchajcie. Cię cieszę jak dziecko, tak mi się ta gra podoba, że Shockers. Nie wiem, czy te kamerki na górę nie przenieść, nie będzie lepiej. Patrzcie, już możemy powoli budować. Zobacz, jeszcze jeden warsztat. To się przyda. Kuchnia. Miałem kuchnię postawić. Bo oni poumierają z głodów. Z głodu. Niech się zbiera. Drewno. Kuchnia to balecznica. Ja chciałem kuchnię. No bo tutaj postawmy jeszcze lecznicę. Tak, na spokojnie. Czas przyspieszmy. 20 jest dobra, to jeszcze postawmy lecznicę. Węgiel się zbiera. Bardzo dobrze. To jest małe, więc możemy postawić ją tutaj. Dookoła. Na razie te trzy budynki. Więcej chyba nie potrzebuję. Mam dwóch chorych, ale za chwilę to powinno wszystko pójść już dobrym rytmem. Patrzcie, tu jest jakaś budowla, bo ta szczelina jest tutaj zabezpieczona, to też jest fajne. Może to był jakiś most czy coś? Tu są, wiecie, tu jest wszystko groźne, drewna jest dużo. Mamy balon obserwacyjny, świetnie. A, balon się stawiało gdziekolwiek, z tego co pamiętam. Może być tutaj, bo niby nie zasłaniał. To jest tylko balon. Poszukaj planów fabryki. I mogę coś badać, oczywiście. Grzejniki, węzły. Surowce. Zróbmy to. Chociaż może powinienem przeźwiąć za jedzenie teraz. No dobra, nieważne. Jak to się zbuduje, te będą szły badania szybciej. To się za mało ogrzewa. To musimy mieć jakieś grzejniki w środku. Powiało chłodem, co? Tu już są spadki temperatur. Uwielbiam to. To jest moje marzenie, słuchajcie. Bo przyspieszmy czas, żeby to szybciej poleciało. Nie mam co budować teraz. No mogą zbudować na przykład jeszcze jedną lecznicę. Bo mamy wolne surowce. Zróbmy tak. I postawmy na wszelki wypadek jeszcze jeden domek. Nie potrzebujemy go teraz, ale on się na pewno nam przyda. Mamy wolny czas i wolnych ludzi, więc to zróbmy. Coś jeszcze potrzebuję, stąd kuchnię postawiłem, zasoby. Nie, dobra, okej, jest. Teraz przed pójściem spać sobie po prostu jeszcze ogarną to wszystko. Patrzcie, jak ładnie budują. W lecznicy. No oczywiście, że potrzebuję ludzi, żeby mogli tutaj nam leczyć.
Też muszę wyjąć 5. Których posadzę w tym miejscu. O, proszę, żeby nam szybciej badali pożyczone zapasy. No dobra. Chwila, moment. Burza na horyzoncie. No to, to bym powiedział genialnie. Teraz tego nie zrobię, muszę chwilę poczekać. Muszę mieć 5 ludzi. I 40 drewna, a, czyli to robimy dopiero to po nocy. W kuchni. Okej, okay, będę mogły być chociaż te posiłki, to taki pozytyw. Drobne, tu jest lecznica, na razie niech będzie jak jest. Nie potrzebuję jej rozwijać, nie potrzebuję nic z tym robić. Na razie ją postawiłem tylko po to, żeby była. Logicznie lub nie, to już sami sobie ocencie. I co, jest wszędzie cieplutko, przyjemnie, znośnie, no przyjemniej jest w tych domkach, w namiotach. Pogadamy, jak temperatura wzrośnie do minus 30. Tutaj się obniża, tutaj wzrośnie. Ciekawie, ale burza ciągle nadchodzi. Nie widać gdzie. Ale tu musimy dojść. Nie mamy wyjścia. Mam 5 wolnych ludzi. Aha, oni są wolni tylko na jakiś czas, więc damy ich tutaj do pracy. Bo potem i tak ich wyślemy na ekspedycję. Mogę to już wybierać, czy nie? Aha, już mogę. A tu nie ma tego z dziećmi? Uroczystość chorych, radykalna terapia, podtrzymywanie życia, zupa troty, arena walk. No postawmy już to. Ile potrzebuję tego drewna? O dobra, 40. Mega mi miło, panowie, ale ja muszę was tutaj, część przynajmniej od was zabrać. O, samo się zrobiło. I ruszajcie. Panowie. Nową technologię, zbrojenie zasobów, pięknie. Zdrowie, 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 surowce, żywność, cieplarnia, modernizacja baraków, leki, surowce, przemysł, ogrzewanie. Poczekajcie chwilkę, musicie się zastanowić. Młot węglowy, żywność. A, nie mamy tyle tego, ale to trzeba by to rozwinąć. Mod węglowy jeszcze wynajdywać. To mało kosztuje, zróbmy to, to się przyda. Mogę wybudować arenę walk, dobrze. Jeszcze tego nie robimy. Ale to wszystko w swoim czasie, moje misje kolorowe.
Okej. Coś tu jest nie tak, słuchajcie, z jedzeniem. Skład zasobów, a jakbym nie miał nic z żarciem. I to mnie zadziwia. Dlaczego tak jest? A nie mogę tego wynaleźć. Zobaczcie. Chyba, że to muszę mieć cieplarnię, że nie mogę polować po prostu. Może to też o to chodzi. No dobra, trzeba to będzie wynaleźć zaraz cieplarnię. I w cieplarniach robić. 50 drewna potrzebuję ku temu. Dobra. Najpierw badania wstawimy, a potem inne rzeczy. Trochę brakuje mi drewna jeszcze. Kolejną noc stracimy. To w takim razie budowę możemy wstawić. Bo to i tak będzie jutro. Niech będzie tu. I przyspieszmy czas na maksa. Niech ta noc zleci. Popsuty kopalnia. To się samo wyłącza. Muszę na tym zagrać, bo to się samo wyłącza. Dobrze, kochanie. Zaraz ci włączę. Czy umiesz włączyć Nie, sama? bo już się to włączyło. Dobrze. Czasem mi brak cierpliwości do mojego dziecka kochanego, ale to nic. Lecimy dalej, słuchajcie. Autobot pracuje, węgiel nam rośnie. No musimy to drewno ogarnąć. Ile nam drewna przybędzie? 39 dziennie, niezbyt dużo. Ale póki co to musi wystarczyć. Tak było pięknie. Zobaczcie, minus 30. I było znośnie, teraz jest już tak nie do końca znośnie. Chłodno. Trzeba będzie to podgrzać. Tak, trzeba te węzły też wynaleźć. Ale najpierw chcę wynaleźć żarcie, bo o tym zapomniałem. A zobaczcie, mi tego żarcia nie przybywa i w tym układzie przybywać nie będzie, więc przyspieszmy czas. Włączyłam i patrzę, co się pojawiło. Proszę. Przegapiłem dzień, widzicie? Takie życie. Mam sobie wybrać naprawdę. Arki, no właśnie. Rozumiem to. Naprawdę? Tata, no znowu. Już jestem, przepraszam.
Autonom wraca do nas. A my powoli tutaj staramy się jakoś ogarnąć to nasze państwo. Tylko pamiętając o tym, że te zakłady będziemy musieli zaraz ogrzać. Więc trzeba będzie postawić węzły. Przydałoby mi się więcej ludzi. Ale jeszcze muszę pamiętać o jedzeniu. Więc nie ma lekko, moi mili. Nowe prawo. Prawo do pojedynków, pub, dłuższe zmiany, zmiana awaryjna, to się może przydać. Sorry, taki mamy klimat, moi drodzy, nic za to nie poradzę. Autonom będzie za jeden dzień. Myślę, żeby tutaj młot węglowy postawić. Pamiętam, że młot może być gdziekolwiek. Bo tak, bo z młotu i tak wychodzą rzeczy spod spodu. Z tyłu. Taki młot i warsztat zbiegaczy to było spoko, na przykład dwa młoty koło siebie. A dobra, poczekajmy z tym jeszcze. Poczekajmy. Co tu jest? Kopalnia. Jego inny zakładu. Sprawdźcie, tam jest. Bierzmy węgiel, stal. Ojejku. No dobra. Weźmy te zasoby, słuchajcie. I lećmy dalej. Nie ma co na razie się tak tutaj dzielić. Nie potrzebujemy tych ludzi. Na braki wielkich zasobów nie cierpimy, więc może tak być. No, zaczynają robić chłopaki. Te nasze plany. Przydałoby się żarcie, nie? Już mam tylko poniżej 100. To co można, to zbierają. Dwie osoby. Podejrzewam, są chore, niedługo będzie trzeba amputować jakieś członki. Proszę, zbierz to autobonie. Autonomię, przepraszam. To zbieraj, zaraz będzie długi, będziemy zbiegali te rzeczy troszkę lepiej. Ok, bierzmy następne. Stali na razie nie potrzebuję jakoś bardzo. Dajcie mi, no bo ten węgiel rozbierajcie. To też się przyda. Węgiel zawsze spoko. Mija nam już sporo czasu. Myślę, że to taki... Chociaż dobra, poczekajmy, aż to się skończy może. Cieplarnię zbudujmy. No tak, bo mieliśmy tą żywność wybudować. To zróbmy to. Nowe prawo. Adaptacja. Co wam mogę dać? Cmentarz. Zupa trociny, prawo do pojedynków, dłuższe zmiany. Weźmy to.
Na razie idziemy w wasze prawo do dłuższej pracy. To jest takie genialne. Dobra, to jest tylko profilaktycznie. Ja wam tego nie każę robić teraz. To jest tylko, wiecie, tak zapobiegawczo. A nóż widelec. Cieplarnie mi zbudujcie, ludziki moje kochane. Świetnie. Drewno, stal, węgiel. Dobra. Zaspa śnieżna, pusta jama. Tam jeszcze śmignimy. Dobra, świetnie. Zbuduj fabrykę, zwiększ liczbę autobonów do 3. Rozumiem, czyli mamy ambitne plany, dlatego stąd też ten metal. Więc ja sobie trochę tak. Pyk. I zbierajcie, bo tu widzę, że będzie mi metal potrzebny, słuchajcie. Tak jest to skonstruowane, że muszę te autonomy pobudować. W tej chwili mamy 160 metal, tak bardzo dużo. Tak bardzo dużo. Czy to jest zrobione na to, żeby autonomy nam utrzymywały całą fabrykę? Taka całe miasto, taka jest idea. Ciekawe, bo to zmienia całą gospodarkę. Wtedy mieliśmy masę ludzi. Były problemy z domami i tak dalej. Co chwilę rozbitkowie byli jacyś odnajdywani. Tutaj jest zupełnie odwrotnie, jakby ludzi jest niedobór. I to jest ciekawe. I będziemy mogli dzięki temu robić jedzonko dla naszych ludzi. Świetnie. Świetnie, autonomię, że dociera do naszego miasta. Ciebie damy tutaj. Tutaj damy na maksa. Okej. Idzie, słuchajcie, bardzo dobrze póki co. Co się stało? Sadzonki. I właśnie, ja chyba przespałem. Chyba przespałem. To pierwsze podejście może być nieudane, bo ja nie będę w stanie teraz ich ogrzać. Czy węzły mogą, czy grzejniki? Zróbmy to, bo nie jestem pewien, czy to pomoże. A to na zawsze mogę postawić. Zbudujmy cieplarnię. O, jakie to duże. To będzie cieplarnia. Pośpieszmy. Czas na maksa. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na wyprawo. Z dziedziny adaptacji. Cmentarz. Dobra, zróbmy cmentarz, słuchajcie. To się zawsze przydaje. Odmrożenie. Radykalną terapię trzeba będzie wprowadzić. Dobra, ale to nie w tej chwili, teraz nie mogę. Jedziemy dalej, słuchajcie. Ja wyłączyłam ekran. Proszę bardzo.
Dobra, i teraz muszę zapauzować. Dlatego, że te węzły grzewcze muszę gdzieś postawić. Tu. Aha, świetnie, nie mam metalu. To będzie, czy to pomoże, jak go postawimy. Ja też nie mam metalu. Też nie masz metalu? No to niedobrze. Ej, mam jeden metal. Proszę bardzo. Okulara. Wróć z zasobami. Pewnie będzie typ, co robił jakieś posiłki. Jestem ciekawy, czy to jedno starczy. Stos węgla. Tak, no wychodzimy na zero. Drewno nic nie zbieramy, bo nie mamy skąd. Metal 60-70 dziennie. To jest w porządku. Bo potrzebujemy 20 na węzeł. Jestem ciekawy, czy budowa tego węzła nam coś pomoże. No tak, pomogła. Ja muszę te węzły jeszcze postawić. Po prostu. To jest jakiś domek twój? Tak. Wow, jaki duży. Ja tu mogę dalej postawić. Chodzi o to, żeby to objęło, żeby mi to miejsce objęło. Tata? A nie za chwileczkę. A ty sam go zrobiłeś? Tak, sam. Jeszcze jeden. Aha, jeszcze na mnie postawię, bo nie mam stali. Szanuję. Ale to nam pozwoli właśnie ocieplić. Ale te stali są niezniszczalne. Mhm. Tak mówisz? Tak. Kochani, w takim razie, jak Hania powiedziała, są niezniszczalne, to już wszystko wiemy i nie potrzebujemy się więcej zajmować tym problemem. Kochani, dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.